ostatni mecz Euro 2012 w Polsce na Stadionie Narodowym i to jaki półfinał Euro 2012. Niemcy kontra Włochy, jako że ostatni mecz i prędko tutaj takie drużyny nie zagrają. Dobrze, że z Anglią gramy tutaj na eliminację Mistrzostw Świata w Brazylii, bo wiemy, że Polska nie tylko tutaj na Narodowym niestety nie stał, on się domem polskiego futbolu z RPA w Bydgoszczy na przykład, więc postanowiłem pokazać, jak wygląda taki mecz od środka. Już słyszycie speakera, to nie Michał Figurski, jak wiemy to on tutaj był wodzirejem, ale już nie jest po swoich niefortunnych wypowiedziach na temat Ukrainek. O, żeby tu wejść, musiałem oczywiście pokazać akredytację, potem bramki, jak na lotnisku, zobaczcie, wszystkie metalowe przedmioty, laptopy, trzeba by działają, czy na pewno nie są czymś innym, autobusy, nie wiem, która to reprezentacja, ale widać, że autobusy Włochów i Niemców już są. No i dobra. I co dalej? Tam Warszawa. Tu stadion. O rany, a ja zapomniałem, że mam jeszcze tylko 5 minut, bo mecz jest za godzinę i 5 minut. Czyli jeszcze tylko przez 5 minut mogę odebrać bilet, bo akredytacja akredytacją, ale jeszcze na każdy mecz trzeba odbierać takie specjalne bilety z miejscem. Oddzielne bilety do strefy mieszanej, oddzielne bilety na konferencję prasową. O, tak to wygląda. Tam jest, tu jest tunel. Tam jest płyta boiska, na którą mnie nie wpuszczą, gdybym chciał teraz tam podejść i pokazać, więc mogę tylko zrobić zoomik. Tam grali nasi z Grecją i z Rosją, a biuro prasowe jest tutaj. Cześć. Jest winda, ale szybciej będzie schodami, bo to tylko cześć. Co mówisz? Już przywiozłem go tutaj przecież. Cześć Kuba. Kuba Atys, fotograf Gazety Wyborczej. Proszę, w biurze prasowym nawet jest bankomat, gdybyśmy chcieli. Stadium. Cześć. Tu jest recepcja. Prawda, że ładna. No i tu jest nasze piękne biuro prasowe. Ale zanim... Cześć. Cześć, cześć. Wolontariusze. Właśnie. Bilet. Dzień dobry, zdążyłem? Tak, zdążył pan. Poproszę bilecik. Już. Uff. Europejski numer, dobrze. Przewaga Polaków wśród wolontariuszy? Przewaga, oczywiście. Ale mamy też zagranicznych. A sympatie co do półfinalisty? Nie, no. Nie zdradzacie? Podzielone. No interviews anymore. Thank you. Just. To jest pan, który zawsze broni nam wejścia na konferencję prasową i trzeba mu dać specjalny bilecik. Tu bilet i tutaj na Migzone. Migzone, no właśnie. Więc tak wygląda bilet na finał. Na półfinał oczywiście. A tak wygląda bilet, dzięki któremu być może uda się pogadać z Miro Kloze albo z Lukasem Podolskim, o ile będą chcieli.
będą w nastroju po meczu do rozmowy. Już. O. No więc teraz już na luzie, bo jakbym nie odebrał godzinę przed, to bilety trafiłyby na tak zwaną waiting listę, na, musiałbym się zapisać i trafiłbym na sam koniec listy i albo bym wszedł, albo bym musiał oglądać na jednym z tych telewizorów. O, tu sobie siedzą dziennikarze i na tych telewizorach jest mecz, oczywiście można sobie oglądać bez komentarza, z komentarzem koło UEFA-owskim. Tu są wody, które możemy sobie brać, one są bezpłatnie. W tych szafkach są różne niepotrzebne informacje, z których nigdy nie korzystamy, bo wszystko jest w internecie i szkoda w ogóle zadrukowywać papieru we wszystkich językach. I oprócz szafek z wodą, widzicie wszędzie wody, bo tu trochę duszno, nie wiem czy dach zamknięty dziś czy otwarty. Jest też piwko od sponsora i ono jest bezpłatne, ale widzicie, prawie nikt nie pije, no bo jednak jesteśmy tutaj w pracy. Więc niby fajnie, a jednak marnuje się tyle dobra. W ogóle biuro prasowe, muszę powiedzieć, że pod względem biur, a byłem naprawdę na wszystkich mistrzostwach Europy, jakie tylko się odbyły od 96 roku w Anglii, na mundialach przeróżnych. No właśnie opowiadam, że to jest najlepsze biuro prasowe, jakie widziałem na wszelkich mundialach. Ty widziałeś tylko na Euro 2008, więc możesz porównać. Tak, tylko na 2008 i to jest dużo lepsze. Prawda, niż Klagenfurt, jakieś namioty, jakieś tam... Bez porównania. No właśnie, właśnie, właśnie. Więc taki to jest vlog o tym, no wiesz, ostatni mecz na Narodowym. Teraz prędko tutaj nie zagramy, dopiero z Anglią. A nie wiem, czy widziałeś, gdzie gramy z RPA? Jak myślisz, który z tych pięknych stadionów na Euro? Bydgoszczy. Bydgoszczy, dokładnie. A jest piękny stadion. No. Nie wiem, gdzie byłem, ale słyszałem, że... Bardzo lubią kibole się na nim bić z policją. Na razie. No i a tutaj jest... Tam już się jedzie na trybunę window na czwarte piętro, a jesteśmy na poziomie -1. A tutaj jest strefa, gdzie można coś zjeść, ale zaraz wam pokażę, co dziennikarze jedzą. O! Wiesz, o co chodzi, z takiej innej perspektywy. Cześć. No więc głównie do jedzenia są ciasta. Ciasta, lody, po prostu masę kalorii. Zobaczcie sami. Sek w cukierni. Na ciepło nie ma nic. Tylko z rzeczy zdrowych są sałatki. Sałatka grecka i sałatka szefa. A tak poza tym... Ja myślę, że... Bo tutaj zawsze są kolejki, że to ze względu na dziewczyny, które tutaj są w kafe. Hi! Które są w kafe. I ci wszyscy dziennikarze po prostu nie są w stanie im odmówić, przychodzą tutaj i po prostu zjadają te kilogramy tych ciast i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, wszystkie dziewczyny mówią po angielsku. I ja już pytałem, co się cieszy największym wzięciem w kafe i wcale nie ta Charlotte, tylko tiramisu. Tiramisu, no i oczywiście są kawy pod wszelką postacią. Nie zagaduję, bo wszyscy dzisiaj się urwani głowy, jak to w dniu meczu. O! No i patrzcie, i tak się ciągnie jeszcze. To biuro prasowe jest prawie nieskończone. Dziennikarze ze wszystkich kontynentów i wszystkich krajów. O proszę, przyjechali Niemcy. Już wchodzą na stadion. Mamy podgląd. Oliver Bierhoff. Pamiętam, jak strzelił
zwycięskiego gola w meczu z Czechami o Andreas Koepkę, stał wtedy w bramce. Jakieś rady do Mario Gomesa, Joachim Löw. Mówiłem oczywiście o finale Euro 96. O, no i właśnie. Widzicie, widzicie? Wszyscy piją tylko wodę. Lodóweczka pełniusieńka. To może po meczu, zwłaszcza dziennikarze z tych ekip, które wygrały. Tam się schodzi do Mixed Zone. A tu jest sala konferencyjna. Konferencja prasowa. Będzie po meczu. Nie mam na nią wstępu. Będę tam się przebijał do strefy mieszanej. Widziałem znajomych. O, cześć Stan. Cześć. Vloga robię. No ale nie nagrywaj. Nie, nie, nie. No, ja go pokażę, kto tutaj, jak tutaj. O, po prostu takie kalorie, naprawdę. Ludzie zobaczą, jak niezdrowo się na wielkich turniejach odżywiają dziennikarze. Ale że bułeczki kobiet cię interesują również. Wszystko właśnie. Od kulis. Jestem na 100%, tak, tak. Nie ma sprawy, z chęcią. Mateusz, ty jesteś miarodajny. Widziałeś biura prasowe na mundialu w RPA, jak jest tutaj? Dużo lepiej. No, dajemy radę? Nie jest w namiocie, jest dużo szybszy internet. Jest wszystko lepsze tutaj. I lepsze jedzenie. Przede wszystkim i tańsze, bo jest złotówka. No, ale równie kaloryczne. O, a tu Włosi. 19:51. Zaraz się zacznie. Ostatni mecz w Polsce. I do zobaczenia w Stadionie Narodowym. W Stadionie Narodowym.